Dzisiejszy piknik jest cyklem imprez organizowanych przez Lasy Państwowe pod hasłem, jak już mówiłem wcześniej, nie jest to puste hasło, drewno, surowiec wszechczasów, czyli chcemy mówić o gospodarce leśnej, o tym, co las nam daje. Nie tylko drewno, bo runo leśne, które jest zbierane tutaj przez amatorsko, jak i przemysłowo, może nie tutaj w nadleśnictwie, natomiast w kraju owszem. Produkty z dziczyzny, czyli łowiectwo, bo łowiectwo jest nierozerwalną gałęzią gospodarki leśnej. I dzisiejszy piknik jest po to, żeby lokalnej społeczności, a również turystom, którzy w ten region przyjeżdżają licznie, przybliżyć gospodarkę leśną. Prowadzimy takie zajęcia już stricte leśne w terenie, gdzie dzieci w różnym wieku, z różnych szkół, tak nawet od przedszkola praktycznie do szkół średnich, które na terenie nadleśnictwa również są, biorą udział w prowadzonych przez naszych pracowników w takich zajęciach edukacyjnych, w których pokazujemy tą gospodarkę leśną prowadzoną na co dzień, zabiegi związane z ochroną lasu, z hodowlą lasu, biorą udział przy sadzeniu drzew, biorą udział przy pielęgnacji lasu, no i też niestety jeszcze pomagają nam przy oczyszczaniu szlaków, co myślę jeszcze za kilka lat przejdzie do historii, że te szlaki będziemy mieć czyste i ludzie zrozumieją, że jednak ta pusta butelka jest lżejsza od pewnej. Każda akcja taka wpisuje się w ten czas taki wakacyjny, który skupia ludzi chcących dobrze spędzić czas i myślę, że właśnie piknik leśny jest okazją do tego, abyśmy pokazali ludziom w czasie spędzanego czasu, dobrej zabawy, również i aspekty gospodarki leśnej. W ten sposób myślę, że łączymy to przyjemne z pożytecznym i to jest dobry przykład na taką aktywność, którą proponują Lasy Państwowe. To jest również i forma edukacji ekologicznej, myślę w ogóle edukacji przyrodniczej, dlatego że zwłaszcza to młode pokolenie dzieci bardzo chętnie bierze udział w tych zajęciach. Można na przykład poznać ślady zwierząt, poznać elementy właśnie drewniane, które sobie na co dzień może nie uzmysławiamy, jak wielkie mają zastosowania w naszym życiu. Bo przecież drzewo ma zastosowanie w 30 tysiącach różnych przedmiotach, jak ktoś ze specjalistów obliczył. Współpraca leśników tutaj w rejonie górskim, podtaleńskim, tam gdzie ja w tej chwili mam okazję funkcjonować, działać, mogę powiedzieć, że układa się bardzo dobrze. Tutaj te elementy gospodarki leśnej są zrozumiane. Nasz problem, czy Lasów Państwowych problem, generalnie wiąże się z ludnością wielkomiejską, która nie do końca rozumie elementy funkcji gospodarczej lasu. Społecznej jak najbardziej, bo rozumiemy, prawda, i chcemy, akceptujemy wszystkie elementy związane z wykorzystywaniem lasu jako miejsca, gdzie możemy wypoczywać, biegać, poruszać się, aktywnie spędzać czas, zbierać runo leśne, prawda, to są te elementy, które są bardzo popularne. Rozumiemy też bardzo dobrze wszystkie elementy związane z ochroną przyrody, one w naszej świadomości są lepiej przyswajane. Natomiast te elementy związane z gospodarką leśną, tak jak dzisiaj na tym pikniku będziemy mieli okazję również pokazać, nie zawsze są rozumiane i trzeba cały czas o tym przypominać, że wszystkie te elementy związane z funkcjonowaniem lasu, czyli ta funkcja społeczna, przyrodnicza i gospodarcza, są ze sobą, ściśle ze sobą związane. Kolejny piknik będzie się odbywał na terenie gminy Łabowa. Gminy o tyle wyjątkowej, że powierzchnia tej gminy to 70% lasy pokrywające tą gminę i tam właśnie w najbliższym tygodniu odbędzie się piknik w sobotę. W sobotę zapraszam Państwa na ten piknik koło Nawojowej, koło Sącza, mieszkańców, którzy w tych okolicach mieszkają, turystów. Będzie tam można przyjemnie i bardzo aktywnie spędzić czas na pikniku leśnym. Zapraszam do gminy Łabowa.